przybliżyć tą tematykę, żeby każdy, kto wyjdzie, jakiś miał pojęcie na ten temat, jak pomógł, jak wybrać miejsce, jak pomógł założyć, przygotować i dalej pielęgnować. No ale zacząć trzeba od tego, dlaczego tak naprawdę te łuki są no, potrzebne i czym się różnią od trawników, które tak naprawdę panowały i panują obecnie w przestrzeni miejskiej. I plus dla łąk jest to, że ograniczamy koszenie, ograniczamy podlewanie i oczywiście ograniczamy nawożenie w takich terenach, ponieważ łąki kwietne nie wymagają nawożenia, takie jak wymagają tego trawniki. Ale właśnie taki jest model pierwszy. I takie liście, bo to już jest teraz tak wygląda model pierwszy. Już jest taki wielki, kwitnie i te liście są wartościowe na te wszystkie nalewki i herbatki, tak, przeciwko podarze. Natomiast do jedzenia najlepsze są takie liście, one dopiero wychodzą, że są takie krótkie, wygablizowana spódniczka, jeszcze się nie rozdrożyła. Są przepyszne nawet na surowo, a potem trochę starszy, nawet jak są to na jarzynki, na zupy, jak najbardziej. Ja w tych dzisiejszych potrawach też mam ten podarzyczny.